18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Prawica przejmuje władzę we Włoszech. Na czele przyszłego rządu stanie liderka partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni, i sformuje swój gabinet w oparciu o centroprawicową koalicję. Stany Zjednoczone przeznaczają kolejne $500 milionów na pomoc dla cywilnych służb i policji Ukrainy. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na śledztwa w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych. Co najmniej 15 osób, w tym dzieci, wśród ofiar masakry w Iżewsku, stolicy Republiki Udmurcja w europejskiej części Rosji. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do szkoły i otworzył ogień. Wczoraj Włosi wybierali parlament. Pierwsze cząstkowe wyniki pokazują zwycięstwo koalicji centroprawicowej. Frekwencja wyniosła 64%, co jest dość niskim wynikiem. Teraz zgodnie z włoską konstytucją w ciągu 20 dni musi się zebrać nowo wybrany parlament. Paweł Błoch. Wybory parlamentarne wygrała koalicja centroprawicowa złożona z trzech partii: Braci Włochów, Ligi Północnej i Naprzód Włochy. Premierem ma zostać Giorgia Meloni. Będzie to pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii Włoch. Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli zostaniemy wezwani do przewodzenia naszej ojczyźnie, zrobimy to dla wszystkich. Zrobimy to dla wszystkich Włochów. Zjednoczymy cały naród. Będziemy podkreślać to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Z cząstkowych wyników wyborów wynika, że blok centroprawicowy uzyskał 43% głosów. Drugie miejsce zajęła centrolewica, która mogła liczyć na poparcie rzędu 26%. 15% zdobył Ruch Pięciu Gwiazd. Jeszcze wczoraj w nocy za oddane głosy dziękował przewodniczący Ligi Północnej Matteo Salvini. Centroprawica ma wyraźną przewagę zarówno w Izbie Deputowanych, jak i w Senacie. To będzie długa noc, ale już teraz chcę wam podziękować. Do opozycji przechodzi centrolewicowa Partia Demokratyczna, która współrządziła Włochami od 2019 roku. Będziemy twardą opozycją, bezkompromisową opozycją. Jesteśmy silni i zdolni do bycia opozycją. Robiliśmy to już wcześniej i zrobimy to ponownie. Frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła 64%. To znaczy, że w porównaniu z 2018 rokiem zmalała o 10 punktów procentowych. Meloni musi teraz udowodnić, że potrafi sprostać tej roli i musi udowodnić, że potrafi reprezentować wszystkich Włochów. Zarówno tych, którzy głosują na prawicowe partie, ale zwłaszcza tych, którzy nie głosowali na te partie. Jeśli jej się to uda, zostanie uznana jako przywódczyni. W przeciwnym razie rozczaruje wszystkich. Nie ufam jej bezgranicznie, ale wolę koalicję, do której należy jej partia. Nie lubię jej, ale jest tym, czego Włosi potrzebują. Włosi są głupi, to kraj głupców, mają dziwne pomysły, na przykład taki, że nie można prowadzić wojny. Ale Meloni nie zrobi nic innego i będzie nadal toczyć wojnę, ponieważ powiedziała, że jest atlantystką. Włochy muszą upaść jeszcze bardziej, żeby Włosi się obudzili i mogli coś zmienić. Nie jestem zadowolona i nie głosowałam na nią, ale taka jest demokracja. Giorgia Meloni oparła swoją kampanię na takich fundamentach światopoglądowych jak Bóg, ojczyzna i rodzina. Ważnymi elementami były również kwestie migracyjne i obietnica zmniejszenia podatków. To jest partia konserwatywna, tradycjonalistyczna, która proatlantycka. Proatlantycka jednocześnie. Nie ma tych zmiękczających elementów, jeśli chodzi o politykę wobec Putina. Zdaniem ekspertów zwycięstwo prawicy we Włoszech może zaowocować pogłębieniem współpracy na linii Warszawa-Rzym. Ja myślę, że jeden z pierwszych krajów, które Giorgia Meloni będzie, to jest Polska i mam nadzieję, że to ja tam będę. W opinii europosła Prawa i Sprawiedliwości Bogdana Rzońcy Europa znalazła się w kryzysie, z którego wyprowadzić nas mogą tylko rządy prawicy. Widzimy, że świetny projekt pod nazwą Unia Europejska, który jest w tej chwili w rękach liberałów i lewicy europejskiej, bankrutuje. Natomiast potrzebne są szybkie reformy gospodarcze, energetyczne. Z kolei europoseł Nowej Lewicy Marek Balt uważa, że z perspektywy polskiej najważniejsze będzie utrzymanie przez rząd w Rzymie retoryki proukraińskiej. Chciałbym, żeby nowa koalicja rządząca Włochami wsparła proces sankcji przeciwko Rosji, współpracowała z Polską, jeśli chodzi o dostawy broni
dla Ukrainy. W zeszłym tygodniu opinia publiczna szeroko komentowała słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wyraźnie wskazywała na preferowany przez Brukselę wynik wyborów we Włoszech. We'll see. Polski rząd nie chce zmieniać prawa w sposób, jaki zapisaliśmy w naszej umowie w kwestii przywrócenia niezależności sądownictwa. I dlatego nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów we Włoszech. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, tak jak w przypadku Węgier i Polski. Słów Ursuli von der Leyen broni premier Francji, która zapowiada, że będzie uważnie przyglądać się swoim włoskim sąsiadom, zwłaszcza w obszarze praw człowieka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że w Europie mamy pewne wartości i oczywiście będziemy czujni. Te wartości dotyczą praw człowieka i poszanowania dla innych. Jest to między innymi prawo dostępu do aborcji. Te prawa powinny być przestrzegane przez wszystkich. Z taką retoryką nie zgadza się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że suwerenne państwa same powinny decydować o polityce wewnętrznej. Pani von der Leyen odgraża się Włochom, co to nie będzie, jak oni nie wybiorą tak, jak ona chce. W żadnym traktacie nie ma tego, że to Komisja Europejska wyznacza, kto ma wygrywać wybory. Giorgia Meloni pierwszy raz została wybrana do Izby Deputowanych w wieku 29 lat. W latach 2008-2011 sprawowała urząd ministra do spraw młodzieży. Liderka Fratelli d'Italia głosi poglądy konserwatywne i antyimigranckie. Giorgia Meloni jednoznacznie opowiada się za współpracą transatlantycką, wyraźnie popiera Ukrainę i zapowiada kontynuację wsparcia dla Kijowa. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Nie poddawajcie się zbrodniczej mobilizacji, uciekajcie albo oddajcie się do ukraińskiej niewoli. Im więcej obywateli Rosji spróbuje ochronić przynajmniej swoje życie, tym szybciej skończy się ta wojna, zaapelował do Rosjan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O sytuacji na Ukrainie 215 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Alina Wozian. Zacięte walki toczą się na wielu odcinkach frontu, rozciągających się w sumie na ponad 2000 kilometrów. Ukraińskie siły zbrojne odnoszą sukcesy na kilku kierunkach w obwodach charkowskim, donieckim i chersońskim. Cokolwiek wydarzy się w tym tygodniu w Rosji, jakiekolwiek kroki planuje ten terrorystyczny rząd na Kremlu, polityczne czy militarne, zadanie naszego państwa, zadanie Ukrainy nie może być zmienione. Walczymy o życie i wolność dla wszystkich Ukraińców. Przestępcza mobilizacja jest wykorzystywana przez Rosję nie tylko do przedłużenia cierpienia ludzi na Ukrainie i dalszej destabilizacji świata, ale także do fizycznego wyeliminowania mężczyzn żyjących na terytoriach kontrolowanych na razie tymczasowo przez Federację Rosyjską. Sytuacja na okupowanym Krymie jest katastrofalna. Informacja o Tatarach krymskich jest w pełni potwierdzona. Większość mobilizacji została właśnie tam skierowana. To kolejny element rosyjskiej polityki ludobójczej. Kolejny powód natychmiastowej i ostrej reakcji całego świata. To wyrachowana polityka imperialna. Jest to cios dla ludów na przykład Dagestanu i całego Kaukazu, dla rdzennej ludności Syberii i innych terytoriów. Którego chce jeden człowiek na wojnie. Władze okupacyjne poinformowały o frekwencji w pseudoreferendach na okupowanych przez Rosję terenach ukraińskich w sprawie przynależności administracyjnej. W samozwańczych republikach Ługańskiej i Donieckiej wyniosła ona około 50%, w obwodzie chersońskim około 32%, a w obwodzie zaporowskim około 35%. Nieprzyjaciel próbuje przeprowadzić nielegalne referendum na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. W miejscowościach obwodu zaporowskiego przedstawiciele władz okupacyjnych wraz z uzbrojonymi żołnierzami rosyjskimi chodzą od domu do domu, zmuszając mieszkańców do głosowania. Taka taktyka ma również na celu spis mężczyzn. W ostatnich dniach wojska rosyjskie zmniejszyły liczbę ataków rakietowych na Ukrainę, ale częściej zaczęły uderzać irańskimi dronami kamikadze. W ten sposób przeprowadzono naloty na miejscowości w obwodach charkowskim, mikołajowskim i odeskim.
Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliwują drony wszelkimi dostępnymi metodami i poszukują najskuteczniejszych. Wróg stosuje nową taktykę. Rakiety prawdopodobnie Rosjanie powstrzymują na okres zimowy, by niszczyć nimi miejską infrastrukturę, by, jak mówią, pogrążyć Ukrainę w ciemnościach. Dlatego teraz wykorzystują o wiele tańsze kierowane drony produkcji irańskiej, przemalowywane i z napisami po rosyjsku. Z naszych informacji wynika, że Rosja otrzymała kilkaset takich dronów. Dziś w nocy znowu okolice Odessy zostały zaatakowane dronami kamikadze. Uderzyły w składy wojskowe. Najważniejsze jest to, że nie ma zabitych. Przez detonację amunicji wybuchł duży pożar, który udało się w miarę szybko ugasić. Ewakuacja ludności została zorganizowana natychmiast. Wojskowi pracują teraz nad metodami obrony przed takimi dronami. Dziś w Wiedniu dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powtórzył apel o utworzenie strefy bezpieczeństwa wokół zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze. Jeśli coś się tam wydarzy, nie będzie to naturalna katastrofa. Będziemy winić siebie za własną bezczynność, ponieważ wiedzieliśmy, co należy robić i mamy plan, jak to zrobić. W zeszłym tygodniu rozpocząłem konsultacje z Ukrainą i Federacją Rosyjską w sprawie pilnego utworzenia strefy bezpieczeństwa jądrowego wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. To jest możliwe, to musi być zrobione i jestem gotów kontynuować te konsultacje w obu krajach w tym tygodniu. Rafael Grossi omówił temat bezpieczeństwa jądrowego na spotkaniu z zastępcą sekretarza stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Bonnie Jenkins. Oprócz elektrowni zaporowskiej na początku inwazji zagrożona była elektrownia w Czarnobylu, a tydzień temu rakieta spadła w okolicy kolejnej elektrowni atomowej w Piwdenno-Ukraińsku. Eksperci są przekonani, że ataki na elektrownie atomowe to Himalaje nieodpowiedzialności. Już jutro oficjalnie zostanie otwarty gazociąg Baltic Pipe. Uroczystość odbędzie się w Goleniowie w Zachodniopomorskiem z udziałem premierów Polski, Danii i Norwegii. Baltic Pipe to liczący około 900 km system gazociągów zaczynający się na Morzu Północnym. 1 października tego roku ruszyć ma przesył gazu w kierunku Polski. To jest oczywiście zła decyzja, patrząc z dnia dzisiejszego, ale w ówczesnych czasach wydawała się logiczna. Ale idąc tym kanałem, dobrze, że ta rura jest, ale czemu to aktualny premier nie spowodował, że budując tą rurę, wykładając miliardy złotych we wspólne przedsięwzięcie, nie zagwarantowano sobie umowami wieloletnimi dostawy gazu? Panie pośle, jednak należy zwrócić uwagę, że osoba, która odpowiada za państwo, a taką osobą premierem rządu polskiego był premier Leszek Miller, nie może podejmować decyzji na zasadzie tego, że coś mi się wydaje, tylko na faktach, na doświadczeniach, a doświadczenia historyczne z Rosją mamy, chyba pan tego nie podważy, bardzo przykre. I to była decyzja po prostu fatalna, podyktowana tym, że Leszek Miller pochodzi z tej, a nie innej partii, która przecież była satelitą Sowietów w Polsce. Niektórzy politycy z SLD, które w 2001 roku zablokowało Baltic Pipe, i z Platformy, które blokowało, póki rządziło, to jeżeli tak powiedzą, to najpierw sobie muszą zdrowo napluć na lustro. Bo oni zrobili wszystko, co mogli, żeby tego Baltic Pipe nie było. Przecież projekt jeszcze był w czasach AWS-u i został wstrzymany osobiście przez Leszka Millera. Potem próbował go uruchomić PiS, dogadywał. Było już dużo trudniej, bo po tym wstrzymaniu Norwegowie byli nieufni. I został oczywiście wstrzymany przez Platformę Obywatelską. Kilka lat zajęło PiS-owi, żeby przekonać Norwegów, Duńczyków, że my już na serio, tak, że tego już nikt nie wstrzyma. Doczesne szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, zostaną sprowadzone 12 listopada do Polski. Po uroczystościach pogrzebowych spoczną w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w nowo powstałym mauzoleum prezydentów RP na uchodźstwie. Nasze uroczystości wpisują się w bogate przedsięwzięcie związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiemy, że te uroczystości trwają kilka lat i w ciągu
tych 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie był bardzo znaczącym i ważnym okresem. Szanowni Państwo, te działania rządu polskiego mają na celu kilka rzeczy. Po pierwsze, pokazujemy, kto miał rację. Po drugie, bardzo mocno sygnalizujemy, że utożsamiamy się z ciągłością władzy II RP i III RP wynikającej właśnie z II RP. To jest bardzo ważny, symboliczny gest. Po trzecie, to przedsięwzięcie mające na celu popularyzację, mające na celu działania edukacyjne związane właśnie z rządami Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Pokazania społeczeństwu, pokazania naszej młodzieży, całej instytucji tych rządów, tego, że to były legalne władze Polski, a to, co było w Polsce, to był element, prawda, sowieckiej okupacji. Co najmniej 15 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w szkole w rosyjskim Iżewsku, 900 km na wschód od Moskwy. Sprawca ataku popełnił samobójstwo. Do ataku doszło w szkole numer 88 w Iżewsku, stolicy Republiki Udmurcja w europejskiej części Rosji. W placówce tej uczy się ponad 900 uczniów. Według naocznych świadków strzelanina rozpoczęła się w trakcie lekcji. Niezidentyfikowany mężczyzna wtargnął do klasy i otworzył ogień w kierunku dzieci. Ustalono, że miał na sobie czarną koszulkę z nazistowskimi symbolami i kominiarkę. Informacje o samobójstwie sprawcy ataku potwierdził oddział rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W komunikacie powiadomiono o odnalezieniu ciała mężczyzny. Nie udało się jeszcze ustalić jego tożsamości. Tragedia w Iżewsku to już kolejne tego rodzaju zdarzenie w rosyjskiej szkole w ciągu ostatnich 2 lat. W 2020 roku w Kazaniu zginęło 9 osób, w tym 7 dzieci. W 2021 zastrzelono 6 i raniono 47 osób w budynku Uniwersytetu w Permie. Liczący 650 tysięcy mieszkańców Iżewsku. Iżewsk jest położony na zachód od pasma górskiego Ural, około 950 km na wschód od Moskwy. Miasto znane jest m.in. z produkcji broni, w tym automatów Kałasznikowa. W wybrzeże Filipin uderzył tajfun Noru. Porywisty wiatr i silne opady deszczu spowodowały podtopienia oraz powaliły drzewa i linie energetyczne. Z drogi żywiołu ewakuowano prawie 9 tysięcy osób. To najgorsza powódź, jaka zdarzyła się tutaj w San Miguel. Mój dom ma 2 poziomy, a woda sięga 2. piętra. Nawet nasz lokalny rynek jest całkowicie zalany wodą. Woda jest po pas na ulicach i w moim domu. Nasze rzeczy również są pod wodą i zupełnie zniszczone. Woda podniosła się w nocy, gdy ludzie spali. Wiele samochodów jest również zatopionych. Ludzie potrzebują pomocy, jedzenia, wody i lekarstw. Według filipińskiej agencji meteorologicznej tajfun Noru nieznacznie osłabł przed uderzeniem w ląd, jednak wciąż stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców wyspy Luzon, na której położona jest także stolica kraju, Manila. Wiatr wiał z prędkością 175 km na godzinę, w porywach nawet 290 km na godzinę. Z uwagi na siłę żywiołu prezydent Filipin Ferdinand Marcos ogłosił zawieszenie pracy urzędów państwowych i szkół. Na wyspie wstrzymany został ruch lotniczy, wodny i autobusowy. Ponadto prawie 8400 osób zostało wstępnie ewakuowanych z drogi tajfunu. Po przejściu żywiołu przez Filipiny tajfun ma skierować się na Wietnam. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.